Cześć, czas na kolejne kartki urodzinowe, które możecie wykonać razem ze mną, krok po kroku. Tym razem będą to takie urocze, cukierkowe pomysły z wykorzystaniem pisaków, żeby stworzyć z nich posypkę. Zaczynamy od pierwszego pomysłu, którym jest taki, można powiedzieć, przekładany tort stworzony z kartek w różnych kolorach. Na początek będzie nam potrzebna biała kartka z bloku technicznego, z której wyznaczam sobie kwadrat o wielkości 12 na 12 cm. Będzie to baza naszej kartki. Wyznaczony kwadrat dokładnie równiutko wycinam. Następnie odrysowuję go na kolorowych kartkach, które złożyłam sobie w jeden plik i wycinam identyczne kwadraty razy 4. Mam jasny róż, średni róż, ciemniejszy róż i taki, można powiedzieć, fuksjowym. Mam takie same 4 kwadraty o wielkości 12 cm. Przy pomocy linijki i ołówka zmniejszam je o około centymetr. Odcinam ten centymetrowy kawałek, który wyznaczyłam. A następnie właśnie z nich będę tworzyć te takie skośne kształty. Jak widzicie, na każdym, im ciemniejszy kolor, tym niżej ten skos tworzę przy pomocy linijki i ołówka. A następnie rozcinam te wszystkie 4 kwadraty wzdłuż wyznaczonych przeze mnie linii. Najjaśniejszy pudrowy róż, a właściwie tę jego większą część z tego kwadrata, przyklejam na środku tej białej, na początku wyznaczonej kartki przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej. Przyklejam ten kwadrat w taki sposób, żeby z każdej strony tego pudrowo-różowego papieru wystawała odrobina białego. Następnie nieco ciemniejszy róż, który również wycięłam sobie. Ten większy kawałek wycięty przeze mnie przed chwilką przyklejam też przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej, z kolei na tym jasno-różowym, pudrowo-różowym papierze, tak, żeby na dolnych i bocznych krawędziach całkowicie ten ciemniejszy róż pokrył jaśniejszy. Kolejnym jest ten drugi z najciemniejszych róży, przedostatni w zasadzie. I również przyklejam go przy pomocy taśmy dwustronnej. Użyłam taśmy dwustronnej piankowej, żeby uzyskać efekt takiej większej trójwymiarowości, takiego odstawania elementów jeden od drugiego. Ale możecie zrobić to też po prostu zwykłą taśmą dwustronną. Na koniec przyklejam ten najmniejszy ciemnoróżowy kawałek na samym dole, na tej różowej, średnio różowej kartce. No i czas teraz na kolejny etap, którym będzie stworzenie posypek na niektórych z tych właśnie kartek. Na tym drugim z kolei od góry różu. Tworzę groszki w różnych kolorach, rozsypane w różnych miejscach na tym właśnie kawałku papieru. Możecie zwrócić uwagę na moje paznokcie. Ja tutaj inspirowałam się właśnie nimi, żeby stworzyć takie cukierkowe pomysły na kartki urodzinowe. Przy pomocy linijki wyznaczam na najciemniejszym kolorze różu linię, wzdłuż której prowadzę napis. Na początek tworzę go ołówkiem, a kiedy już wiem, że wychodzi tam, gdzie chciałabym, żeby wychodził, no to poprawiam go czarnym pisakiem. Niepotrzebne ślady ołówka wymazuję po prostu gumką do mazania. Czas jeszcze na paseczkową posypkę, którą tworzę na tym prawie najciemniejszym różu. Wykorzystałam tutaj te same kolory pisaków, których używałam do posypki na kolorze wyżej.
No i nasz, można powiedzieć, przekładany tort posypkowy wygląda już coraz bardziej uroczo. Na koniec jeszcze na tym najjaśniejszym różu tworzę spływający lukier. Na początek jego kontur, następnie wypełniam tym fioletowym pisakiem całe wnętrze tego mojego konturu. Wygląda to trochę tak, jakby polewa z tortu spływała właśnie po tym najjaśniejszym różu. A kiedy już mam wypełniony ten kontur, ten lukier już jest cały fioletowy, to zaznaczam jeszcze raz ten kontur po prostu czarnym pisakiem. Nasza kartka już jest gotowa, a my przechodzimy do kolejnego pomysłu, którym są takie chorągiewki wiszące na tle posypki. Znowu potrzebna biała kartka z bloku technicznego, z której wyznaczam kwadrat o krawędziach 12 na 12 cm. Przygotowany kwadrat wycinam. Z różowej kartki bloku technicznego tworzę podstawę pod tę moją białą kartkę. Przyklejam taśmę dwustronną, odklejam warstwę zabezpieczającą i przyklejam biały kwadrat w taki sposób na tym różowym, żeby z każdej strony białego papieru wystawało około 0,5 cm tego różowego i tworzyło taką ramkę kolorystyczną i dodatkowe utwardzenie kartki oczywiście. Następnie z pozostałych wycinków z poprzedniej kartki wycinam takie łuki, można by rzec, o wysokości mniej więcej centymetra, a następnie na tych łukach wycinam trójkąciki w taki sposób, żeby tego łuku nie dociąć na wylot, żeby nie rozciąć go na dwie części. I właśnie te trójkąciki będą tworzyły moją chorągiewkę. Jedna już gotowa, czas jeszcze na ciemniejsze odcienie różu. Nie muszą być idealne te łuki, te kształty. Jak się wytnie, tak się wytnie, mogą być nieco wyższe, nieco niższe niż ten centymetr, który Wam powiedziałam na pierwszej chorągiewce. I te trójkąciki też nie muszą być idealne, bo kiedy chorągiewka powiewa na wietrze, no to te trójkąciki wywijają się, zawijają i wcale na takie równe nie wyglądają. Trzeci kolor, ten prawie najciemniejszy z różowych, które tutaj miałam. Z niego również wycinam kolejną chorągiewkę. No i czas teraz na przymocowanie ich do kartki. Używam tutaj taśmy dwustronnej piankowej, żeby uzyskać efekt odstawania takiej trójwymiarowości. Wycinam bardzo małe kawałki, takie, żeby nie wystawały spod tych moich chorągiewek. No i przyklejam jedna pod drugą.
Kiedy chorągiewki są już przyklejone, czarnym pisakiem tworzę do nich sznur, na którym są rozwieszone. Dodatkowo każdy z tych trójkącików, już za chwilę zobaczycie to na filmie, będę obrysowywać, żeby również ich krawędzie były podkreślone czarnym pisakiem. Oczywiście, jeśli uważacie, że to podkreślenie trójkątów czarnym pisakiem nie jest potrzebne, nie musicie tego robić. Ja po prostu lubię, kiedy te krawędzie są ostro, porządnie zarysowane, ale nie jest powiedziane, że wy również musicie to lubić. Teraz czas na jedną z najbardziej uroczych części przygotowywania tej kartki, czyli paseczkową posypkę na całym tle. Wybrałam tutaj kolory pasujące do tych chorągiewek, do całej kolorystyki tej mojej kartki. I kiedy posypka już jest gotowa, na koniec czas jeszcze zająć się napisem. Na początek będę tworzyć linię przy pomocy linijki i ołówka, dzięki której wyznaczę sobie, w którym miejscu ten napis ma się znajdować, no i będzie on równiutko zrobiony. Następnie ołówkiem tworzę napis, żeby mieć pewność, że widzę tam, gdzie chciałabym, żeby wyszedł. No a kontur ołówka poprawiam czarnym pisakiem, po czym ten gdzieniegdzie wystający ołówkowy ślad wymazuję po prostu gumką do mazania. Tak prezentuje się gotowa kartka, a my przechodzimy do ostatniego na dzisiaj pomysłu, którym jest taki, można powiedzieć, lukier spływający po posypce. Znowu potrzebna biała kartka z bloku technicznego, z której tak samo jak w przypadku dwóch poprzednich kartek wyznaczam kwadrat o wielkości 12 na 12 cm. Przygotowany kwadrat wycinam. Wycięty kwadrat z białego papieru przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej do tego różowego, który już tutaj przygotowałam sobie pod spodem. Przyklejam tę białą kartkę w taki sposób, żeby z każdej strony różowego, białego papieru wystawała odrobina różowego i tworzyła taką ramkę półcentymetrową. Robiliśmy to przy poprzedniej kartce. Teraz na ciemnoróżową kartkę, z której wyznaczam sobie prostokąt szerokości właśnie tej białej kartki, czyli 12 cm. Wycinam ten prostokąt i tworzę sobie spływający lukier, a w zasadzie na początek jego kontur zrobiony czarnym pisakiem. Ważne jest to, żeby ta kartka była właśnie szerokości tej białej, czyli 12 cm. No bo od góry powinna całkowicie przykrywać ten biały papier. Wyrysowany, spływający lukier, można to tak nazwać, będę wycinać ostrożnie, dokładnie, tak żeby nie zgubić też tych czarnych konturów, bo one będą tu fajnie wyglądały.
Kiedy ten lukier mam już wycięty, czas na przyklejenie go do kartki. Wybrałam tutaj taśmę dwustronną piankową, żeby uzyskać taki efekt odstawania. Na prawie każdym z tych wystających, można powiedzieć, nazwać to pałeczek, paluszków, przyklejam kawałek taśmy dwustronnej piankowej. Następnie odbezpieczam tę warstwę. Odbezpieczam warstwę zabezpieczającą, brzmi to śmiesznie, ale tak właśnie to robię. No i przyklejam ten mój spływający lukier od góry kartki. Kiedy lukier jest już umocowany, czas zabrać się za tło, czyli za tę białą kartkę, żeby nie była taka pusta i biała. Postanowiłam stworzyć tutaj też posypkę z groszków w różnych kolorach. Będzie naprawdę uroczo. Oprócz groszków dorzuciłam też oczywiście paseczki. Przy pomocy linijki i ołówka wyznaczam linię, wzdłuż której tworzę napis. Na początek oczywiście ołówkiem, a następnie poprawiam kontur czarnym pisakiem, a niepotrzebne ślady ołówka wymazuję gumką do mazania. Nasza kartka jest już prawie gotowa, więc ja powolutku się z Wami żegnam. Chciałam Was zaprosić na mój kanał, bo znajdziecie tam wiele innych inspiracji na kartki urodzinowe i inne kartki na inne okazje. Do tego różne ręczne robótki z papieru i nie tylko dla dzieci czy dorosłych. Mam nadzieję, że odwiedzicie mnie, zostaniecie na dłużej, zasubskrybujecie kanał, klikniecie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowościami, no i zostawicie pod tym filmem łapkę w górę czy komentarz. Czekam na waszą aktywność, na wasze komentarze. Dajcie znać, co chcielibyście jeszcze u mnie na kanale zobaczyć. No i co? Słyszymy się w kolejnym filmie. Pa!